Hej, witam Was w zapowiedzi drugiej kolejki Bundescup. Myślę, że seria się dosyć dobrze przyjmie, więc liczę na dużo łapeczek w górę, jakieś miłe komentarze. Oczywiście link do Discorda dla widzów będzie w opisie, do którego oczywiście zachęcam, a my już przechodzimy do tego, co się będzie działo w tej drugiej kolejce zmagań w Bundescup. Pierwszy mecz, jaki tutaj przed nami będzie, to Hertha kontra Eintracht 25 września. To jest jedyny mecz piątkowy, jeśli dobrze kojarzę, że to jest piątek, bo mogę się mylić, ale może być dosyć ciekawy. Do kuponu przejdziemy oczywiście za chwilę. Bayer Leverkusen kontra RB Lipsk, tutaj na pewno będzie to chyba hit kolejki. Dosyć ciekawe spotkanie. Borussia Mönchengladbach kontra Union Berlin. Też dosyć fajna sprawa. Fajnie zapowiadający się mecz. Następnie Arminia Bielefeld, FC Köln. No, Kolonia będzie zmuszona powalczyć. Tym bardziej, że w pierwszym meczu przegrała. A Arminia zdobyła jeden punkt. Więc tutaj naprawdę może być ciekawie. Dalej przechodząc, SV Mainz kontra Stuttgart. No taki średniawy mecz, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić oczywiście. Dalej Augsburg kontra Borussia Dortmund. Też może być dosyć ciekawe spotkanie. I przechodząc dalej, mamy następne spotkanie. Schalke kontra Werder Brema. Schalke po porażce 8-0 z Bayernem. Ciekawe, czy się podniesie, czy Werder też ich zjedzie, może Schalke po prostu jest tak słabe. Dowiemy się o tym 26 września o 18:30. Następnie Hoffenheim kontra Bayern Monachium, to już jest niedziela. No myślę, że Bayern jest w takim gazie, że Hoffenheim rozjedzie. No i dalej Freiburg kontra Wolfsburg. Ostatni mecz kolejki. Już taka wisienka na torcie. Chociaż myślę, że wisienką na torcie będzie na pewno Hoffenheim kontra Bayern Monachium. Dobra, co tu zmieniłem w składzie? Zrobiłem dwa transfery. I tak, pozbyłem się tutaj Jonathana Taha. Wziąłem za niego Christophera Lenza. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. I jeszcze pozbyłem się jednego tutaj pomocnika na rzecz Dominika Drexlera. Mam nadzieję, że te wybory będą słuszne, że zdobędę sporo punktów, ale o tym dowiemy się oczywiście w podsumowaniu tej kolejki. Tutaj jeśli chodzi o gwiazdkowych zawodników, którzy dostają 1,5 punktów więcej, nie zmieniam na razie. Mam nadzieję, że to będzie słuszne. No i przechodząc już do kuponu, jaki postawiłem na tą kolejkę, to już teraz na ekranie powinien Wam się wyświetlić. No i przedstawiamy go. Hertha Eintracht. Postawiłem, że Hertha to spotkanie wygra. Kurs 2,30, czyli jeden z wyższych. Oczywiście ten kupon jest taki już bardziej bezpieczny niż poprzedni. Chciałbym w końcu trafić jakiś kupon. Nie robić takich kuponów na łapu-capu, tylko takie bardziej przemyślane, żeby też dla Was się to ciekawiej oglądało. Żeby była większa doza emocji, że może to wejść, a może nie. Następnie Borussia Mönchengladbach, Union Berlin. Tutaj również postawiłem na zwycięstwo gospodarzy. Mönchengladbach myślę, że sobie poradzi z Unionem. Tym bardziej, że w pierwszym meczu przegrali z Borussią Dortmund 3-0. Będą chcieli się odbić. Kolejne spotkanie Mainz kontra Stuttgart. Tutaj nie byłem pewny wcale tego meczu, więc tak bardzo bezpiecznie postawiłem, że
w pierwszej połowie lub na koniec meczu padnie remis. 1,75 kurs. Taki średniawy, więc myślę, że jest możliwy do trafienia. Następnie Arminia Bielefeld Kolonia. Tutaj postawiłem, że będzie więcej niż 2,5 bramki w spotkaniu. No, Kolonia strzeliła 2 bramki w poprzednim spotkaniu, Arminia 1. Gdyby tak to się utrzymało, no to kupon by siadł. Zdarzenie by siadło. Następnie Bayer Leverkusen RB Lipsk. Tutaj postawiłem już tak mocniej, że obie drużyny strzelą bramkę, a liczba bramek w spotkaniu będzie większa niż 2,5, czyli musi być przynajmniej 2 do 1 lub wyżej. Kurs 1,72. Dosyć dobry. Następnie Augsburg kontra Borussia Dortmund. Tutaj jakoś długo się nie zastanawiałem. Myślę, że Borussia da radę pokonać Augsburg nawet na wyjeździe. Czysta dwójeczka 1,48, czyli chyba jeden z najniższych kursów na tym kuponie. Następnie Schalke z Werderem Brema. Tutaj postawiłem, że Schalke mimo wszystko po tej sromotnej porażce z Bayernem wejdzie na swoje wyżyny i pokona Werder Brema. 2,51 kurs. Zobaczymy, czy się uda. Następnie Hoffenheim, Bayern Monachium. I tutaj postawiłem podobnie jak w spotkaniu Leverkusen RB Lipsk, czyli że obie drużyny strzelą gola i liczba goli będzie większa niż 2,5. Liczba goli większa niż 2,5 to jest raczej pewne, ale czy Hoffenheim strzeli bramkę, tego już taki pewny nie jestem. Ale tak postawiłem, mam nadzieję, że się uda. Kurs 1,66. I ostatnie spotkanie Freiburg-Wolfsburg. Tutaj też kompletnie nie wiedziałem, co tu postawić. No i wybrałem podwójną szansę na remis, więc w pierwszej połowie lub na koniec meczu musi paść remis. Tutaj kurs 1,70, więc też taki średniawy. Kupon ogólnie taki bardzo, bardzo bezpieczny. Do wygrania jest 324 zł, za postawiane 2 zł. Życzcie mi szczęścia. Mam nadzieję, że się uda, że będę mógł się Wam pochwalić w końcu jakąś wygraną na kanale. No i przypominam również, że obstawianie spotkań jest tylko dla osób pełnoletnich, więc ostatnio o tym nie powiedziałem, zapomniałem, przepraszam Was o tym za to bardzo. Ale teraz już to naprawiłem i mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Myślę, że na ten moment pozostaje nam tylko czekać na rozstrzygnięcia i ja już ten odcinek będę kończył. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o łapeczce i na razie.